Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiem, już ktoś przyszedł czy nie na naszą rozmowę. Zapowiedziałam tę rozmowę w związku z tym, że jako muzykoterapeuta i wokalistka oczywiście oraz nauczyciel śpiewu od 97 roku mogę powiedzieć, że chciałam po prostu z wami, proszę państwa, porozmawiać jakbyś no, o tym, co sama wiem. Dla mnie muzykoterapia, właściwie to muzykoterapia i ja zajmuję się od samego pierwszego wejścia na scenę. Bo wejście na scenę, oczywiście, że to nie jest takie łatwe, ale poza tym wszystkim mogę powiedzieć taką rzecz. Żeby wyjść na scenę, trzeba mieć do tego powołanie. Powołanie być na niej. Nieważne, czy to jest młody człowiek, czy to jest osoba, która dawno już jest na scenie i umie to robić, bo bycie artystem, oczywiście, że to jest fach. Oczywiście, że temu się trzeba uczyć się, byciu na scenie, zachowywaniu się oraz dobrej dykcji, postawionego głosu. Spokoju albo niespokoju, w zależności od tego, co musimy wykonać na naszej scenie, na której jesteśmy. Dlatego, proszę państwa, bardzo mi się podobało to, co ja znalazłam w internecie, to faktycznie odzwierciedla raczej wszystko, co chciałabym powiedzieć o muzykoterapii jako wokalistka. Że muzyka jest scenografią uczuć, prawda? Muzyka jest większym odkryciem niż cała mądrość i filozofia. Muzyka ma koronę w niebie, ale korzenie w ziemi. Muzyka powinna zapalać promień w sercu mężczyzny i napełnić łzami oczy kobiety. Jakie piękne słowa. Jakie piękne słowo. Tak. I tak musi być. Bo proszę państwa, jak już powiedziałam na początku, żeby wyjść na scenę, trzeba mieć powołanie. Powołanie z wyższej. Powołanie serca, powołanie duszy. Chęć podzielić się z ludźmi tym, co chciałbyś powiedzieć. Nieważne, czy jesteś początkujący artysta, czy artysta już dojrzały, musisz wychodząc na scenę wiedzieć, co chcesz ludziom powiedzieć. Nie opowiedzieć, powiedzieć. Dlatego wracając do tego, że jestem nauczycielką, teraz jestem muzykoterapeutą, no a w ogóle dla tych, którzy oczywiście pierwszy raz mnie widzą, nazywam się Ludmiła Piechowska. Ludmiła Piechowska dzisiaj z wami. Ludmiła Piechowska będzie wam opowiadać o tym, jak to było, jakie były początki, dlaczego jest tak i dlaczego rozwijam się w tym kierunku, którym w tej chwili się rozwijam, mianowicie muzykoterapia. I może troszeczkę się zahaczy się o suplementację, która w nasze czasy wyjątkowo jest przydatna. Bardzo przydatna, bo immunitet to jest wszystko. To jest wszystko, co potrzebne nam, żebyśmy byli zdrowi, żebyśmy byli świadomi tego, że nas nie zastraszą, że damy radę. Wracając do tematu. Proszę państwa, w swoje czasy zawsze chciałam śpiewać. Zawsze. Od zawsze i zawsze chciałam śpiewać. I zawsze śpiewałam. Śpiewałam maleńkie koncerty. W rodzinie stawiano mi dolatka na stołek i ja śpiewałam. Śpiewałam wszystko, co śpiewałam, oczywiście moja mama, bo dziecko zawsze słyszy w domu, co ktoś się śpiewa, czy ktoś robi. Dziecko to jest gąbka. To jest gąbka, pamiętajcie, wpituje wszystko, wchłania w siebie to, co jego otacza. Właściwie od tego momentu, jak jest żywy w naszym brzuszku, prawda? Jak jest żywy w brzuszku matuli, on obserwuje rodziców. Potem obserwuje przez cały czas rodziców w życiu i jest podobieństwem swojej rodziny. Nie szkoły, nie podwórka, ale swojej rodziny. Wszystko bierze się tylko i wyłącznie z rodziny. Pamiętajcie o tym.
Bardzo proszę Was. Wszystkie Wasze zachowania wchłania dziecko w siebie. Nie dawajcie dzieciątku płakać. To nieprawda, że się wypłaczy. Nie, nie pamiętajcie, że dziecko to jest tylko potencjał człowieka. I musi być zawsze kochany. Ono to czuje. Znowu wracam do początków moich. Tak, oczywiście chciałam śpiewać. I śpiewałam w szkole, śpiewałam, na uczelni śpiewałam. Pierwsza moja uczelnia była muzyczno-pedagogiczna. Studia moje były muzyczno-pedagogiczne w Krasnodarze w Rosji. No, wiadomo, że kto nie wie, to powiem, że jestem Polką z Rosji, że mieszkam 27 lat w Warszawie, jestem już warszawianką. Z tego bardzo się cieszę i uwielbiam to miasto. Uwielbiam te parki. W ogóle uwielbiam Warszawę. W ogóle Polska jest piękna. Piękny, najpiękniejszy kraj na świecie. No. Proszę Państwa, nie mogłam pójść od razu na studia wokalne w związku z tym, że nie miałam jeszcze tych 18 lat. Nie miałam i dlatego zdecydowaliśmy moi rodzice, że pójdę na muzyczno-pedagogiczne studia, które ukończyłam i potem już moje wymarzone studia wokalne. Studia wokalne, myślę, wsio, jestem teraz tym, kim chcę być. Ach, proszę Państwa, to niestety nie tak. Tym, kim chcemy być, my nigdy nie wiemy. To, co pisane każdemu, to i będzie. No cóż, skończyłam muzyczno-pedagogiczne studia i poszłam na studia muzyczne. Ukończyłam wokalne studio, tak samo w mieście Krasnodar, gdzie się urodziłam, się na Kaukazie. Piękne miasto, Czarne Morze, klimat ciepły, piękny, piękny. I ukończyłam w 80 roku. I od tego czasu śpiewam. Możecie sobie policzyć, ile już lat śpiewam. Nie chcę mówić. Kto chce liczyć, proszę bardzo. W tej chwili mamy 2020 rok. Śpiewam. Uczę od 97 roku. W 94 dojechałam do kraju z powrotem. Jestem w Warszawie. Śpiewam. Potem zaczynam uczyć. I mogę powiedzieć, proszę Państwa, że nauczam temu, co nauczyła mi, powiedzmy, moja praca na scenie, to jest jedna rzecz. Ale wielki szacunek jest dla moich dwóch nauczycieli, którzy uczyli mi śpiewu. Męczyli mi, jak oddychać, jak stać, jak ubierać się, jak wyglądać. I w ogóle, że scena to jest wielka dama. Tak jak powiedziałam, muzyka ma koronę w niebie, ale korzenia w ziemi. To jest wielkie sedno w tym, co tutaj napisane, to, co ja przeczytałam. Korony. Muzyka. W ogóle cała twórczość. Cała twórczość. Ludzie twórczy zawsze bywają niezwyczajne ludzie. Dlaczego? Po co? Bo jest inni? Możliwie. Ale Bóg obdarzył ich większą wrażliwością. Tak, większą wrażliwością na piękno. Prawda? Ale zawsze trzeba pamiętać, że nie każdy człowiek może od razu otworzyć się na piękno. Temu trzeba człowieka nauczyć. Właśnie to, czym ja w tej chwili i zajmuję się. Muzykoterapią. I mogę powiedzieć, proszę Państwa, że osoby, które teraz mają ze mną konsultacje albo już zajęcia przez internet, przez online, bardzo dużo do swojej świadomości biorą. Może więcej niż by my spotykaliśmy gdzieś by tam, w jakimś lokalu. Więcej, wie Państwo dlaczego? Bo jesteśmy i ta osoba, i ja w domu. Całe zajęcie polega na tym, że my otwieramy się jeden na drugiego. Ja staram się poznać problemy tej osoby, porozmawiać. Osoba zaczyna mi ufać, bo muszę z kimś porozmawiać o swoich problemach. I potem, jak znajdujemy ten kontakt, energetyczny kontakt, nasze energie zaczynają dopasowywać się i wtedy zaczynamy muzykoterapię. Muzykoterapia może polegać na różnych rzeczach. Na ćwiczenie głosu na przykład. Uważam, że być wokalistem
A uczyć to jest zupełnie dwie różne rzeczy. Można być pięknym wokalistą, ale no, nie umieć uczyć, bo to nie każdy posiada w sobie te umiejętności uczyć. Bo żebyś kogoś uczyć, trzeba mieć powołanie. Powołanie. I jeszcze raz powołanie. Nie chęć. Chęć nic nie da. Każdy z nas to jest jakbyś energia, z którą możemy się podzielić się z inną osobą, albo nie podzielić się. Tak jak jest w rodzinie. Tak jest na zajęciach z muzykoterapii. Musimy uwierzyć jeden drugiemu. Ja muszę zobaczyć, że osoba, która chce ze mną robić zajęcia, ma problemy psychiczne, czasami tak, jakieś blokady, ścisłościęki, niepewności siebie, z jakiego powodu. O tym wszystkim na początek rozmawiamy. No bo to jest bardzo ważne, poznać się. Także proszę Państwa, nie obawiajcie się, że zajęcie online albo konsultacje online to jest nie tak, jak ludzie spotykają się. Owszem. Ale jak to było wcześniej, proszę Państwa? Ludzie pisali do siebie listy. Prawda? Widzicie? Tak samo teraz można powiedzieć z tym online. My jakbyś rozmawiamy faktycznie jeden daleko od drugiego, ale jeden radzi, a drugi słucha. Albo jeden mówi swój problem, a drugi słucha. I wtedy osoba, która widzi, że może pomóc drugiej osobie, no, ja mówię o sobie na przykład, jak ktoś do mnie zgłasza się z problemami, ja zaczynam zadawać o sobie pewne zapytania. O tym, dlaczego tak, a kiedy to, a jaka przyczyna. I jak ja widzę, że osoba, z której ja rozmawiam, która chciałoby prowadzić ze mną zajęcia, jest osobą otwartą, naprawdę poszukującą pomocy. No, tak czasami się zdarza, że nie ma z kim porozmawiać, ale jak jest z kim, to nie chce z tą osobą, bo jej nie ufa. Albo nie podpowie mi i wtedy szukamy tej trzeciej osoby, psychologa. No, może jestem trochę psychologiem, bo całe życie, jak się zaczęłam uczyć, od tego 17, 97 roku, przepraszam, miałam nie wiem już ile uczniów, uczennic, bardzo dużo i w różnym wieku. I tak samo z zachorowaniami różnego rodzaju. Tak. To znaczy zachorowanie, które na przykład problemy z koordynacją ruchu, problemy z zapamiętaniem, problemy w ogóle ze sobą. Tak. I wiecie co? Te ludzie zaufali mi, zawsze zaufali. I po jakimś roku, po półtora lata, po dwa lata, tych ludzi można, nie można było poznać, bo się zmieniły. Tak? Bo dowiedzieli, jak można być sobą, tak z tymi problemami, które są u nich, ale mogą być sobą. Mogą być o wiele czasami lepszymi od nas, te, które po prostu robią to tak raz i robimy. Dlatego potem już poszłam na logopedię, tą podyplomową, którą skończyła w tym roku, w lipcu. Jestem teraz magistrem logopedii. Mianowicie obroniłam się z muzykoterapii, także można powiedzieć, że moja droga zaczęła się od śpiewu, wielkiego chęcia śpiewać. Potem od nauczenia. Nauczanie, nauczanie. To jest też to, co mi dobrze się udaje. No, po drodze jeszcze fundacja. Moja fundacja. Diamentowy głos, który prowadzę już 8 lat, od 12 roku. Konkursy. Ludzie, którzy przyjeżdżają na konkursy. Obcowanie się z ludźmi daje mi bardzo wielką frajdę. Naprawdę z całym sercem z nimi rozmawiam. Jak mogę pomóc, to pomogę. I właśnie, proszę Państwa, nie będę długo marudzić na temat o sobie,
co, jak, to je, jak. Właśnie to, co ja robię cały czas. Od tamtego czasu. Od 80. lat. Od 80. roku, jak wyszłam na scenę profesjonalnie, ja zajmuję się muzykoterapią. Teraz wychodząc na scenę, jako wokalistka, śpiewam koncerty z rosyjskim i cygańskim romansem. I właściwie śpiewam to, co czuję. Przyrody tych utworów. Jestem wychowana na tej muzyce. Jestem wychowana i czuję te klimaty. I dlatego ludzie, którzy siedzą przede mną, odpoczywają. Odpoczywają pod moje śpiewy, pod mój głos. Tak, proszę Państwa. Porównujmy muzykoterapia, to jest w przypadku wokalistów, to ich głos, farba głosu, spokój w głosie, piękność, którą osoba daje widzom. Na przykład uwielbiam słuchać. Niestety, Zbigniew Wodecki odszedł od nas. Bardzo przykro. W tym roku miałby 70 lat. Ale słuchając pana Wodeckiego, czujesz tą ciepłość, którą on daje w tych śpiewach, w tych swoich piosenkach, w graniu na trąbce. To był naprawdę niezwyczajny człowiek. Szkoda, że był. Mógłby pożyć. No ale cóż. Zostawiał po sobie wielką, wielką jedną pamięć. Pamięć wspaniałego muzyka. Muzyka i wokalista, widzicie? Muzyka i wokalista. Piękne się łączy. Naprawdę. Albo znowu wracając do Anny German. To niesamowita osoba, która do tej pory jest podziwiana. Młodzieżą tak samo. Ta piękność w głosie, ta subtelność w głosie, ta subtelność w ogóle jako osoby, jako kobiety, zawsze była mile widziana. Drodzy kobiety, pamiętajcie o tym, że my jesteśmy kobietami. Jakby tam nie było, jakby nie były czasy, nie bądźcie mężczyznami. Nie warto. Bo jednak mężczyzna zawsze szuka swojej ukochanej kobiety. Wiem, że to jest ciężkie czasy. Wiem. Musimy robić to, to i tamto, ale pamiętajcie, kobiecość jest początkiem wszystkiego. I znowu trochę odjechała z tematem, ale już tak po cichutku będę kończyła. Mówię o sobie, no bo zapowiedziałam dzisiaj muzykoterapia i jakbyś ja wokalistka, co ja w swoim życiu robiła, co robię i jak ja odczułam muzykoterapię. Odczułam tak, że robiłam, robię i będę robić przez muzykę dobre rzeczy z ludźmi. Niby jak. Dzielić się tą ciepłością, którą mam w sobie. Dzielić się doświadczeniami, które mogę przekazać jako wokalistka. Dzielę się z Wami. Bo wierzę w to, że ktoś musi nieść to światełko, które nazywa się piękność, szczęście i miłość. Czego Wam bardzo życzę. No cóż, do następnego spotkania. Trochę dowiedzieliście o mnie więcej niż to, co było napisane, co ja czytałam. Ale obiecam, dalej będę opowiadać Wam o różnych innych rzeczach, jak ja to robię. Jak ktoś ma jakieś zapytanie, to proszę pisać. Ktoś chce zapisać się do mnie na konsultację, porozmawiać. A może się zacząć te praktyki muzykoterapii ze mną. To zapraszam serdecznie. Zawsze odpowiem Państwu. Zawsze. Jestem dla Was. Lubię Was. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Mnie to nie przeszkadza, rozmowa z Wami albo nauka przez internet. W tej chwili to jest bezpiecznie. Wszystkiego najlepszego. Bardzo Was lubię. Trzymajmy się tego, że będzie lepiej i że będziemy spotykać się ponownie. Miłego popołudnia. Do widzenia i do usłyszenia. Z Wami była Ludmila Piechowska. Wszystkiego najlepszego. Do widzenia.